Hello, wina, jestem Promi, witam was w serii, w której się nie spodziewałem, że ją zrobię kiedyś, a widziałem ją kilkana, no dobra, nie kilkanaście, no kilka dużo lat temu. Tak, dzisiaj gramy w... Znowu. Dzisiaj gramy w Sackboya. Tak. No, kiedyś widziałem tę grę na YouTubie. Mi się kiedyś spodobała. Potem uznałem, że no fajnie by było ją tam kiedyś w nią zagrać. No i jestem tak z nie wiem ile lat do przodu, ale dużo lat do przodu. No i co? No tak. Co więcej powiedzieć? Gra się odpala. By the way, wszystkie darmowe TTT. DLC mi się dodały. I nie wiem nic o Sackboy A Big Adventure, czyli Sackboy Wielka Przygoda. Nie wiem o tej grze nic poza tym, co widziałem. W sensie zdjęcia na stronie Steama i gameplay, w sensie trailer gry. No. Wow! Ale lagi! Dobra. Okej. Trochę mało FPS-ów, o dziwo. Ale ładne logo. Jestem bardzo ciekaw tej oto gry. Tam pełne dane. Ufam tej grze. Dobra, dostosuj gamę. Jak ledwo, ja już tu jej w ogóle nie widzę. Dobra, damy tak póki co można, potem se zmienić to chyba, no nie? Mam pada, tylko czy mi się chce go podłączać? Podłączę, już nie będę taki. Dobra, pad nam się nie chce połączyć, więc lecimy myszką klawiaturą. Wszystko. Połączmy konto z Steam PlayStation. Wysokowy kostium. Fajny kostium, ale niestety nie mam. Nie mam PlayStation, mam Xboxa. Siema, mordo. Ale ładne intro. O kurde, już się ruszam. Dobra. Jakiś kucek? Coś kucnąć można, nie? Dobra. No dobra. Ale to wszystko jest ładne, dobra. Grafika, coś co nas najbardziej interesuje, może nie bardzo wysoka, a wysoka, bo trochę jednak lagiło momentami. Graj. W odległej galaktyce. Opowiem ci o pewnym szczególnym To ma miejscu. polskie, no. Zwiemy je Te. imagisferą. Scarlet Witchem są Witch. kreatywne myśli i pomysły wszystkich żyjących istot. A zgadza się twoje także. Z ich nagromadzenia powstała planeta zwana Światem Rzemiosła. O, to spokojne i przyjazne miejsce. Nasza historia rozpoczyna się w wiosce Splot. Żyją w niej szmacianki, najbardziej przedsiębiorcze stworki w świecie rzemiosła. Mieszka tu też pewien taki ktoś, Sackboy. I właśnie szykuje mu się bardzo osobliwy dzień.
ciepłe powitania, to przerażenie w oczach. No, uwielbiam takie chwile. Tylko nie mów, że nie poznajesz starego ducha Vexa. Wiesz, źródła koszmarów, wielkiego pana zamętu, duży towarzystwa. Wiesz, mam dla ciebie niesamowitą propozycję. Naprawdę, jest świetna. Oto mój wichrzyciel. Dostarczy światu radości, rozrywki, strachu, wszystkiego co dobre. Mam gotowy projekt. Brakuje mi materiałów i uprzejmych ochotników, którzy go zmontują. Co na to powiesz? Chcesz zmienić świat? Pewnie, że tak. Zachowałem się na koniec. Hop, co przemyślał wszystko. Nadchodzi zamęt! Nie zatrzymasz go! Świat rzemiosła będzie mój! Wow, to była naprawdę bardzo ładna animacja. Takiej animacji jeszcze nie widziałem od nie wiem kiedy. No dobra. Siemano, dobra. Okej. Wygląda to fajnie. Do czego to służy? Wow! No dobra. Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk. Dobra. To już raczej nic nie będzie. Dobra, to już się nie zmieni. Wow! Ale zarąbiste. Szkoda. Dobra. Zbierzmy sobie te fajne bańki, czymkolwiek one są. I musimy uratować świat rzemiosła. Rzemiosła. Nie wiem. Dobra, J, żeby uderzyć? Czemu mi pod J?
ustawienia. Tutaj się potka. Pikuj, co? Tulać pod F. Pikować pod T, cokolwiek to znaczy. Flare mieć pod C. Użyć przedmiotu pod E. Co? Pod E. Q. Dobra. Teraz można grać. Cofam się, by zobaczyć, czy coś... Dobra, już się nie cofnę. Czy coś nie ominąłem. Dostał w łeb. Dobra. To, że na przykład zaczynam jakąś serię i na przykład już jej nie ma w ciągu 2 tygodni, to nie znaczy, że już jest jej koniec. To też chciałbym wam powiedzieć. No mówiłem, każdą serię, którą zacząłem, będę kończył. O, co to się tu stanęło się? Dobra, coś jakieś 4 mam w pewnym górnym rogu. Ci wie, co to jest. Zara, do ciebie wskoczę, mordo. Ale fajne to jest, serio. Co to mi dało? Co mi to dało? Co mi to dało? Bo ja nie wiem. Halo. A, skaczemy. O kurde. Dobra, ogrody. Już pierwsi przeciwnicy. Masz. Na co mi to? Patrzcie, jakie to jest zarąbiste. Jakie to jest fajne. Coś niby można, ale dobra, nie chcę zginąć. Idę dołem w takim bądź też razie. Papa. Nie wiedziałem, że w tym też to może być. Dobra, ja sobie ściszę grę. Wam trochę też, bo ona jest mega głośna, ale i fajna. Dobra. Pamiętajcie właśnie, że to, że ja sobie na przykład nie wrzucę serii przez kilka tygodni, to nie znaczy, że już to jest jej koniec. Taki na przykład Candy Craft, on będzie dalej. Taki Slime Rancher 2, on będzie dalej. Po prostu teraz wrzuciłem wam wszystko, co miałem nagrane. No, jeśli chodzi o tę serię, typu Candy Craft czy coś. Bo innych jeszcze nie wrzuciłem, no ale... Z tym geniuszem. No. Na przykład Slime Rancher 2. Wrzuciłem wam z niego wszystko, co miałem nagrane.
nie jest tak, że ja sobie już kończę serię, no nie? Jeśli będę miał siłę, czas i chęć, to nagram i to wrzucę. Póki co jestem tu przy Sackboyu. Jak to zrobić? Zarąbiste to jest. Serio. Mama, rzodkiewko, albo czym ty jesteś? Nie wiem, przypomina mi to rzodkiewkę, więc będę mówił na to rzodkiewki. Psiu. Mega przyjemna gra. Serio. Daj mi swoją zawartość. Ty też. I ty też. Zaraz 5000 tego będę miał. Nie wiem, co te dzwoneczki TP to daje. Ale dobra. Tam coś jest. Nowego. No tak, co to jest? To mnie wysyra jeszcze dalej. Ej, urocze to jest. Pciu! Koniec. Wiesz, co to jest, prawda? To kula marzeń, naładowana czystą, kreatywną energią prosto z imagisfery. Ale jedna ci nie wystarczy, jeśli chcesz tam dotrzeć. Masz zamiar Tak, ale najpierw muszę ci powiedzieć o mrocznej, plugawej energii koszmarów, którą zwiemy zamętem. Vex chce nią wypełnić cały świat z rzemiosła. Zablokował za jej pomocą drogę na szczyt góry, żeby nikt mu nie przeszkodził. Na szczęście mamy coś, co może się rozprawić z tym paskudztwem. Właśnie to otrzymasz. Zamknięte w tej kuli kreatywna energia i ciekawość świata rozproszą wszystkie bariery. Takie a la Ninjago. Oni i moc kreacji, no nie? Tak więc szukaj takich kul. Stanowią klucz do twojej podróży. Klucz do przeznaczenia. Klucz do... No już rozumiesz, o co chodzi. Gdy znów się spotkamy, zdradzę ci wielkie sekrety. Może też opowiem ci o sobie. Tak w ogóle to jestem Scarlett. Co najważniejsze, poznasz całą prawdę o swoim istnieniu. Finish! Przeszliśmy pierwszy etap gry, na którym to wideo się skończy. Okej, zrobiliśmy, wow, dzwoneczki. Coś tam pozdobywaliśmy, tak czy siak. O, ja mogę nim posować, patrzcie, lewo, prawo, góra, dół. Super. Cieszy mnie to bardzo. Mamy wszystko. Plotka głosi, że jeśli Achievement! Kołam achievementy, dobra. O. Okej. Wow. Tu możemy wrócić. Tu mamy wszystko. No i co, no tu możemy iść dalej. Kolejny achievement. Mamy mościk. Dobra. Możemy sobie iść tu. Ale to w kolejnym wideo, moi drodzy, kochani widzowie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego pięknego odcinka. Dziękuję. Mam nadzieję, że mi się zapisze to, jeśli wyjdę, więc dziękuję, do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku z gry Sackboy Wielka Przygoda. Miłego dnia, Eluwina!